Hej, dzień dobry, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Moi drodzy, postanowiłam dzisiaj nagrać film, który jest tak zwaną odskocznią od wszystkich innych filmów i w sumie można powiedzieć, że to jest właśnie debiut na moim kanale. Zobaczymy, czy to się przyjmie. Nie mówię, że mój kanał teraz będzie kanałem makijażowym, broń Boże, ale zawsze jakieś urozmaicenie na pewno ma sens. Nie wierzę, że nie. Są to kremy z firmy Skin79 i po pierwsze, tu jeszcze powinna być jedna małpka, bo jak widzicie, tutaj mamy zwierzątka. Spokojnie, będziemy ją testowali, tylko ona teraz zaginęła i po prostu jej nie ma. Wszystkie linki w informacji pod filmem, do próbek też będzie link w informacji pod filmem oraz w informacji pod filmem znajduje się kolejna informacja na temat tego, czy film jest sponsorowany, więc jeżeli ktoś jest ciekawy, to zapraszam w opis filmu. Jest to seria trzech zwierzątek. Mamy pandę, kota, kocham i uwielbiam, oraz małpę, której tutaj nie ma. Wrzucę Wam przebitki, wszystko będzie widać. Po pierwsze, postanowiłam przetestować te kremy ze względu na to, że jest to połączenie kremu BB barwionego z kremem pielęgnacyjnym. Także jest po prostu super teoria. Wszystko w jednym. Mimo iż jeżeli krem jest stricte przeznaczony pielęgnacyjny i barwiony, to ja i tak używam pielęgnacji pod spód, co też będę Wam mówiła później, ale idea jest po prostu niesamowita. Dodatkowo coś, co ja używam przez cały rok i właśnie interesuję się ostatnio tym, żeby zamiast podkładów zwykłych, które też mają filtry 15, 20, akurat w moim przypadku, to te mają filtr 50, więc dla mnie jest to ogromny plus i cieszę się, że firma na wielu stronach, nie tylko na stronie producenta, ja Wam podam wszystkie linki ze strony producenta. Pewnie wiele razy będę powtarzała to w dzisiejszym filmie, że bardzo fajnie jest, że firmy myślą o tym, aby wprowadzić właśnie próbki, aby można było kupić je dosłownie za grosze, bo one kosztują 2,50, niby cena wyjściowa normalna jest 4 zł. Ja kupowałam je po 2,50, także robiłam też zamówienie i dodatkowo po prostu sobie zamówiłam, bo tak gdybym miała płacić za przesyłkę i za te kremy, no to wyszłoby mi więcej, więc jeżeli robicie jakieś zamówienie albo z koleżanką, albo z kimś, to wróćcie sobie dziewczyny po prostu 3 te próbki, bo to macie w pakiecie wtedy i możecie sobie wypróbować. Każdy ze zwierzaczków jest, słuchajcie, kremem o innych właściwościach i ja nie będę Wam tutaj czytać, powiem Wam tylko w skrócie, że panda jest kremem rozjaśniającym, dodatkowo kot jest kremem kojącym na cerę tłustą i trądzikową, a małpa, której oczywiście nie ma, bo gdzieś sobie chycnęła i zwiała, jest kremem nawilżającym. Jeżeli chodzi o wszystkie składy i to, co jest, to też tutaj na ekranie zawsze gdzieś tam Wam przeleciało albo właśnie będzie przelatywać, a jeżeli wejdziecie w linki, które są w informacji pod filmem, to sobie tam wszystko przeczytacie. Bez sensu jest, żebym ja czytała Wam to samo i zabierała czas w filmie, gdzie możecie ładnie wejść sobie w stronę, przeczytać, jeżeli macie ochotę, tam jest skład, jest wszystko opisane przez producenta, co tam jest i tak dalej, a teraz po prostu nie przedłużamy i zapraszam Was do oglądania każdego z dni. I jeszcze chcę powiedzieć, że moje preferencje, jeżeli chodzi o kremy właśnie BB, to jeżeli one nie mają zbyt dużego krycia, dla mnie im mniejsze, tym lepiej. Jeżeli jest krycie, to fajnie, że możemy coś odkryć mocniejszego na jakieś takie cięższe dni, bo na co dzień ja nie używam takich ciężkich podkładów, kremów, więc takie są moje preferencje. A co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Więc zapraszam Was do testowania. Zapomniałam powiedzieć o jeszcze jednej bardzo ważnej, istotnej rzeczy, mianowicie o tym, jaki jest mój typ cery. Moja cera jest, mogłabym powiedzieć śmiało, normalna w przeciwieństwie do mojej osoby, z tendencją do przetłuszczania się strefy T. Jeżeli ma jakieś wariacje, to przesuszające się policzki. Na chwilę obecną policzki mam naprawdę bardzo dobrze nawilżone, moja pielęgnacja jest bardzo dobra, nie czuję żadnego ściągnięcia ani przesuszenia, nie mam z tym żadnego problemu, więc mogłabym powiedzieć, że normalna z tendencją do przeczuszczania się strefy T. Którą to mamy godzinę? 14:50, bo ja zaraz wychodzę. Ja do użycia na jednej stronie rozsmaruję ją palcami, na drugą stronę gąbką, bo widziałam, że w internecie właśnie tak robią, także otwieramy naszą małpę. Nawet wzięłam sobie do tego nożyczki, słuchajcie, aby się wspomóc i zobaczmy, co tu się kryje. W środku tego produktu jest naprawdę sporo, jednak 1 ml to nie wiem, czy to nie jest za mało na pokrycie naszej twarzy. Jednak znowu, jeżeli to kryje jakoś nie wiadomo jak, no to rzeczywiście nie ma sensu tego w dużej ilości nakładać. Ale ja mówię teraz w odniesieniu do... W odniesieniu do czego? W odniesieniu do, słuchajcie, tego, że no, żeby filtr odpowiednio działał, to trzeba jednak nałożyć go... jakąś tam odpowiednią ilość, nie? Wiecie, o co chodzi? I chyba 1 ml to będzie troszeczkę za ma
Ło. Oczywiście to jest próbka, więc jak mamy pełne opakowanie, to sobie dozujemy tyle, ile uważamy, prawda? No. Kolor ma to dla mnie troszeczkę za jasny, ale panda może mi to wszystko jakoś załatwi. Jednak ja już nałożę całe, co tutaj jest. Dzisiaj nie ma aż takiego słońca, więc w sumie krycie jest mi nie jakoś potrzebne, ale okej, jak szaleć, to szaleć. Tu jeszcze troszeczkę zostało, ale jedziemy. Gąbeczka blended, może tą stroną gąbka zwilżona. No tak, no kolor jest dla mnie za jasny. Ja ostatnio w ogóle mam problemy z tymi podkładami BB i tak dalej, bo zazwyczaj, kurczę, nawet te koloryzujące, jakieś te fajne są po prostu za jasne. No nie, no wyglądam jak duszek. Ale okej, jak teścik, to teścik. Zobaczmy. Trudno. Brązerem może się trochę przytegujemy i jak ma być, to niech tak będzie. Na pewno mogę powiedzieć, że jeżeli to jest krycie, jeżeli by nawet nie było jakiegoś specjalnie ogromnego, to mnie to osobiście, słuchajcie, nie przeszkadza, ze względu na to, że ja na taki okres, no duszek, ja na taki okres naprawdę nie potrzebuję krycia i nie lubię takich podkładów, które nawet kryją. Mówię tutaj o upałach. No i co, no jak powiedziałam, no to rozsmarujmy to teraz dłonią. Lubię efekt, gdy na przykład moje piegi prześwitują i włos mi się tutaj wkręcił i jest wtedy naprawdę w porządku. Chociaż jak nie wiem jak w kamerze. Zawsze muszę oceniać to na żywo i wtedy będę Wam mówić, bo kolory kamery niestety są zawsze przekłamane. On tak w moim przypadku, na mojej cerze, to on, słuchajcie, matowieje i ja nie mam żadnej warstwy takiej lepkiej. Po rozsmarowaniu i rozprowadzeniu go dłonią mogę powiedzieć, że na pewno jest większe krycie. Wiadomo, że gąbka troszeczkę nam go zabierze. Tu mam jakiegoś Alfreda, który nie przyszedł sam, bo wziął ze sobą kumpla. Także no na pewno po tej stronie mamy większe krycie. Trochę nam się takie smugi, to znaczy mnie się trochę takie smugi porobiły i w efekcie powiem Wam, że na szyi to on się ładnie spasował. No może, nie no, trochę jest nie tak. Ale może ja go tylko troszeczkę doklepię gąbką, żeby to wszystko, słuchajcie, sobie wyrównać. I co ja mówiłam, że lubię właśnie efekt, gdy moje piegi przebijają. Więc jeżeli te podkłady, kremy BB, nie będą aż tak mocno kryły, to w sumie mi to nawet nie przeszkadza i w efekcie buzia naprawdę wygląda ładnie. Pomijając to, że rzeczywiście ten kolor nie jest zły, on się tak jakoś ładnie wpasował, dopasował. I przepraszam, jeżeli patrzę do góry, wiem, że to nieładnie wygląda i ostatnio jak nagrywałam film taki w całości właśnie gadany, to większość filmu patrzyłam niestety do góry i powiem Wam szczerze, że wyglądało to średnio i mi się bardzo nie podobało przy edycji. A niestety nie miałam, tak niestety nie miałam już czasu, żeby nagrać ten film jeszcze raz, bo bardzo chętnie bym to, słuchajcie, zrobiła. Powiem Wam, że jestem zaskoczona tym kolorem i rzeczywiście on się ładnie wpasował. Ja pójdę teraz po resztę rzeczy do makijażu, dokończę lekki makijaż i zobaczymy, jak to nam się utrzyma. Teraz dokończymy resztę makijażu, przy okazji pokażę Wam, co używam tego L'Oreala, którego wszyscy chwalą. Ja mam numer 328 i na pewno w okresie, jak już się skończy lato później, zakupię go sobie w innym odcieniu. Jest niesamowity i w tej chwili mam go takiego ciemniejszego, że tak powiem, letniego, więc na okres jesienno-zimowy, jak już będę bledła, to on będzie dla mnie za ciemny. Tak jak mówią w internecie, słuchajcie, wystarczy odrobinę. Ja też nie lubię machy i nawet moich Albertów też zakryję. Mi to nawet nie przeszkadza, jak oni gdzieś tu prześwitują. Zresztą czasami nałożyć coś na syfa, to możemy dać mu odwrotny efekt, bo możemy bardziej go wypuklić niż schować. Więc korektor. Często sobie tutaj na oczy jeszcze przejadę tak delikatnie. I teraz puder. Resztka, dosłownie resztka i chciałam zakupić coś innego. Stwierdzam, że zdecyduję się na ten sam. Jest to puder z Golden Rose. I teraz właśnie chcę zakupić sobie drugie opakowanie. Więc troszeczkę tego pudru. Ja też nie nakładam go nie wiadomo jak bardzo. I
maleńki. Lecimy z koksem. Jest to fajny puder. Można go nałożyć spokojnie pod oczy. Tak delikatnie sobie pudrujemy buziaczkę. I powiem Wam szczerze, że zapomniałam oczywiście wziąć ze sobą bronzera, więc zaraz przejdziemy do rzęs i dopiero za chwilę do bronzera. Rzęsy póki co nieustająco. Powrót do przeszłości Maybelline. Dwie warstewki i u mnie efekt jest taki. Ja po prostu mam takie rzęsy, nie używam żadnej odżywki, niczego, słuchajcie. Nie mam zalotki w domu, nie posiadam zalotki, moje rzęsy po prostu takie są. Teraz pozwólcie, że ja skoczę mu po bronzer. Jestem... Ja mam jedną paletkę cieni, tylko i wyłącznie, która ma ponad rok, teoretycznie już jest do wyrzucenia, bo ma 12 miesięcy przydatności, ale nie dajmy się zwariować, jeszcze jest wszystko w porządku. Cienie są też przeze mnie wyduźdane, razem z tym brązem również i bronzer, do którego ostatnio wróciłam i właśnie znowu go używam. Tego rozświetlacza nie lubię, to w ogóle nie jest rozświetlacz, w ogóle ostatnio jakoś nie mam ochoty używać rozświetlacza, więc troszeczkę się przybrązowimy tylko i to będzie już wszystko, co my możemy zrobić w dzisiejszym dniu. Nie, no jeszcze nie wszystko. No co ja mówię? Usta jeszcze. Ale to tak, aby tylko. I noga mi chyba drętwieje. A jak ktoś pytał, dlaczego się tutaj maluję, bo tu mamy najlepsze światło, żeby po prostu pokazać cały efekt. Więc póki co, to ja jestem zadowolona. Więc jeżeli ktoś by chciał większego krycia, to podejrzewam, że może go dołożyć, ale w tej próbce ja już za dużo, słuchajcie, nawet nie miałam, więc za dużo bym tam nie dołożyła, ale jak mamy pełne opakowanie, to możecie sobie dołożyć i zbudować większe krycie, nie ma żadnego problemu. Czy to nawet w kamerze już jakoś godnie wygląda? Nie, no jak zwykle wyglądam, jakbym miała placki, jak krówka. Ale cóż. Kamera lubi tak niestety przekłamywać. Tak miałam pędzelek na podłodze. A później się dziwić, że Albert z kolegami przyszedł. Nie no, żartuję. Dobra, więc mniej więcej tak to wygląda. Ale sobie uśpieniłam opaskę. Ojej, dobra, powiem Wam, że naprawdę mi się to podoba. Mam nadzieję, że jakoś to mniej więcej będzie widać moje zmarszczki i w ogóle. No, to spotkam się z Wami za kilka godzin i zobaczymy, jak to wygląda. I za chwilę będziemy testowali kolejnych dwóch kandydatów. Tak blisko to tak krępująco, nie? Przynajmniej dla mnie. Staram się zrobić jak najlepsze zbliżenia mi się uda. Nagrywałam, była 14:50, teraz jest 21:12 dokładnie. Będę zmywała paszczaka, więc pokażę Wam, jak to wygląda. Naprawdę z ręką na sercu, ja nie robiłam z twarzą nic. Fakt faktem, że nie dotykałam jej dzisiaj, naprawdę. Mam tendencję do dotykania, ale nie dotykałam jej absolutnie. Tu mi się na brodzie, nie wiem czy to widać, na brodzie mi się troszkę o tutaj wytarło. Tu mi się ciutkę świeci, gdzie naprawdę mi się świeci minimalnie, czułko też. Ale uważam, że podkład jest w stanie nienaruszonym, znaczy podkład, ten krem jest w stanie nienaruszonym i jest wręcz idealnie. I nie wiem czy, bo ta małpa w ogóle ma najlepsze opinie, więc nie wiem czy ta małpa też nie będzie dla mnie idealna, ale przetestuję jeszcze te dwa, bo chcę sobie na pewno któryś z nich zamówić, więc zapraszam na jutro, będziemy testowali pandę, to znaczy za chwilę, nie? Mamy kolejny dzień, o się rozświetliło, kochani, kochani. Królowa, ale królowa może by się do Was przybliżyła, więc zaczynamy drugi dzień testu. Dzisiaj będziemy testowali pandę. Zrobimy wszystko tak jak wczoraj. Powiem Wam, że ja tą małpą byłam zachwycona i tak właśnie patrzę, że Albercik tu daje nogę, zwiewa, ale dobrze, wcale mi się tutaj nie spieszy z tym Albercikiem. Zobaczmy, co tutaj się kryje w środku. Pan Dziocha ma inne właściwości, teraz Wam wstawię, żebyście mogli poczytać, co tam producent nam pisze na temat Pan Dziochy. Jeszcze nas czeka kociak,
Mój ulubiony. Ale kotka zostawiłam sobie na sam koniec. I zrobimy tak jak wczoraj, czyli... czyli co? O, pandziocha jest chyba bielsza trochę. A dziwne. Znaczy dziwna. Dziwna to ja jestem. Jeszcze trochę się może przybliżymy i tak jak wczoraj, jedną stronę gąbką, drugą stronę palcami. Jak przed chwilą słyszeliście jakieś bulgotanie, to oznacza tylko jedno, że prawie ryż z gara wyleciał. Ale spokojnie. Dobra, na czole sobie rozsmaruję już całkowicie gąbką. No i jak się śmiałam wczoraj z małpki, że jestem duszkiem, to tutaj jestem naprawdę duszkiem. Także panda kolorystycznie w tej chwili oczywiście wakacyjnej nie jest dla mnie, bo jest za bialutka, ale może się tutaj dostosuje nam ładnie, więc zaraz zobaczymy. I powiem wam, że małpę testowałam jako pierwszą, bo miała też najlepsze opinie i fajnie, że mi się bardzo podoba. Chociaż tu do szyi to się pięknie zlało, tylko rzeczywiście na twarzy mam duszka. No, jestem bardzo bialutka i teraz tutaj rozsmarujemy to tak jak wczoraj. No, za biała jest dla mnie pandziocha, zdecydowanie. Małpa jest idealna póki co. A nie wiem, czy kot jest nie... Kot chyba jest jeszcze gorszy. W sumie koty to są takie harpagany, że... Wcale się nie dziwię, że kot jest zrobiony jako najgorszy. Panda ma inne właściwości, ale powiem wam, że wykończenie się wcale nie różni. Troszeczkę muszę dojechać gąbką. Powiem wam, że według mnie ta panda ma mniejsze krycie od małpy. W ogóle jaki temat? Panda ma mniejsze krycie od małpy. Naprawdę, panda ma trochę mniejsze krycie. Moje piegi tu przebijają. Panda według mnie jest zdecydowanie lepsza. Ta jest taka świetlista, bo taka też powinna być. Ale widać, że jest świetlista. Widzicie, jak się świeci? Jak psu ogon? No. Jest inne wykończenie, więc jeżeli ktoś jest bielszy ode mnie, to panda będzie idealna. Tu niby jest wszystko ok, przynajmniej na żywo, ale twarz jest rzeczywiście trochę za biała, rozjaśniło mi to za bardzo. Dobra, teraz możemy zrobić tak, że ja dokończę makijaż tak jak wczoraj. I później podsumujemy cały dzień. No dobrze. Ściągamy moją królewnę. Łoś się rozczapiżyłam jak nie wiem co. Jak to wszystko tak chwilę posiedziało, uleżało się i no pomalowana jestem w całości, to powiem wam, że wcale ten kolor nie jest taki straszny, jakby się wydawało. Jest to rozświetlenie na tej buzi. Jest troszeczkę inaczej. Nie jest źle, też mi się podoba. Zobaczymy, jak będzie, słuchajcie, wieczorem. Uważam, że tym też byśmy mogli zbudować krycie, ale ja poprzez tę próbkę niestety no, nie mogłam tego zrobić, bo nie miałam już produktu, żeby go nałożyć, ale spokojnie też tym produktem można zbudować sobie krycie, więc widzimy się niebawem. Dzisiaj miałam na sobie 9 godzin dokładnie, 9 godzin 42 minuty, prawie 10. I powiem wam tak, nosek, o dziwo mi się w ogóle jakoś specjalnie nie świeci ta twarz w strefie T. Powiedziała, że jest naprawdę okej. Broda, w sumie to samo co wczoraj. Troszkę się powycierała. Nosek prześwituje. Czoło, okej. Uważam, że jest bardzo względny i w sumie mniej się powycierał niż małpa. Powiedziałabym, że na równi. A Albert, nie? To ja myślałam, że on, wiecie, znika, a on fazę wzrostu dostał.
Taki kuźwa Albercik. Więc dobra. A, oczy mi się trochę porolowały. Ale to nic. Widzimy się za chwilę w trzecim teście. Trzeci dzień testu. Dzisiaj testujemy sobie kota. Dzisiaj ułatwiłam sobie trochę zadanie, zrobiłam sobie brwi. Oczywiście są krzywo. To jest u mnie normalne. I pomalowałam sobie rzęsy. O, i coś tu się rozczochrałam. I z tego co czytam, wstawię Wam co jest na temat kota. Kot ma w sobie aloes, zieloną herbatę. Jest przeznaczony do cery tłustej i trądzikowej. Kocurze ty mój. Nie ma żadnego problemu, słuchaj. Już się za Ciebie zabieram. Zobaczmy. Pokaż kotku, co masz w środku. Kurza melodia, no. Ja tu sobie srutututu wiersze prawie mówię, a kamera nie włączona, ale dobrze, że teraz zauważyłam. Nakładamy kota, rozsmarowujemy kota, robimy tak samo jak w przypadku małpy. Chciałam powiedzieć banana. I nie banana, tylko... tylko czego? Tylko pandy, no. Najpierw jeszcze łyk zimnej wody. Dzisiaj sobie w takim fajnym kielichu piję. Łyk. To jest łyk. Dobra. Jedziemy, moi państwo. Koniec tego srutututu. Kocie nasz, kocie nasz. Jasny jesteś, trarararara. Zdecydowanie małpa ma najlepszy kolor, ale kot, jak i panda, sprawdzą się świetnie w okresie jesienno-zimowym, bo ja filtry używam przez calutki rok, chociaż te kremy są naprawdę jakieś takie czarujące i one potrafią się dostosować. No dobra, no jest troszeczkę jaśniejszy, no nie będziemy tutaj cudować, kombinować. I powiedziałabym, że krycie to jest to samo. Naprawdę ładnie to wygląda. One wszystkie te trzy kremy są zarąbiste, więc dobra. Kończę makijaż, tak jak zawsze. Lekkie zwilżenie ust. Królika możemy się pozbyć. O! Cóż za tapir. A, no i możemy się, słuchajcie, jednak przysunąć, no co ja wyprawiam. Jakie ucho czerwone. Więc, nie wiem, tu chyba widać w każdym troszeczkę różnicę. Przy szyi mi się wydaje. Tak, troszeczkę widać różnicę. Jednak nie wiem, jak te kremy działają, ale one naprawdę... jakoś, mimo że każdy ma troszeczkę inny odcień, to potrafią się świetnie dostosować. Jestem w szoku. I ten również dla mnie bardzo dobrze wygląda na cerze, jednak ja obstawiam numer jeden małpę, dwójkę ten i trzeci kot w moim przypadku, tak? Bo to oczywiście musimy wziąć też pod uwagę, kto jaką ma cerę, więc... No jest bosko. Powiem Wam, że jest bosko. Więc dobra. Na razie się tutaj już nie rozgadujemy. Spotykamy się później po kilku godzinach. Powiem po ilu dokładnie. Dobry wieczór, moi drodzy. Dzisiejszy podkład mam na twarzy 6 godzin. No podkład krem. Bibi. O, pomadkę miałam, już nie mam. To taka zjadająca była. Czoło. Takie spojrzenie. I powiem Wam, że o dziwo kot utrzymał się najlepiej na mojej twarzy. Ja Wam też mówię z perspektywy, wiecie, realnego spojrzenia, nie tylko kamery, bo może być ono troszeczkę inne. Matko, mam tu włosy chyba, już nie mam. Nos wygląda w sumie tak samo, nie świeca się naprawdę wcale. Mimo iż w kamerze, wiecie co, tutaj to światło też jest takie, to też jest inaczej. Ale naprawdę uwierzcie mi z ręką na sercu, że z kotem się nie świecę. I w sumie gdyby kolor kota był taki jak małpy,
to bym wybrała kota. Do cery trądzikowej u mnie najlepszy. Dobra, widzimy się w podsumowaniu. Jak się coś zaczęło, często trzeba to i w taki sam sposób skończyć. Zaczęłam cały film nagrywać na podłodze i na podłodze go skończę. Powiem wam, że jestem bardzo zaskoczona 3-dniowym testem tych kremów, co oczywiście już mówiłam. Bardzo podoba mi się możliwość przetestowania próbek. Jeżeli byście chcieli też zamówić sobie próbki, słuchajcie, to polecam wam zamówić sobie 2 opakowania. No 2,50 to nie jest pieniądz, tak? A 50 zł kosztuje normalnie opakowanie, więc wtedy macie pewność, który kolor i który krem będzie wam bardziej odpowiadał. A dlaczego 2? Bo wtedy przy jednym nie zrobicie takiego krycia. Jeżeli zależy wam na tym, jeżeli chcecie zobaczyć, czy rzeczywiście jak zbudujecie krycie, czy to się będzie lepiej trzymało, czy gorzej, to zamówcie sobie po prostu 2 opakowania. Tak dla świętego spokoju. Mam do przetestowania jeszcze jeden krem, ale z filtrem 30. Tu mi się podoba idea, że jest to krem pielęgnacyjny połączony z filtrem i dodatkowo barwiony jeszcze, czyli takie 3 w jednym. Ale mimo wszystko, że to jest krem BB pielęgnacyjny, to ja i tak pod spód nakładałam oczywiście krem. Nie wyobrażam sobie inaczej nawet tego zrobić. Nie próbowałam robić tego solo i za każdym razem miałam krem pielęgnacyjny, taki jaki używam aktualnie do buzi. Na pewno zdecyduję się na zakup małpy albo kota. To na mur beton. Jestem zachwycona i najbardziej jestem zachwycona tym, że można kupić próbki i sobie przetestować. I moim zdaniem coraz więcej firm powinno właśnie na to wpadać. Więc słuchajcie, mam nadzieję, że komuś też pomogłam, że może ktoś szuka czegoś podobnego i że podobał wam się taka odskocznia raz na jakiś czas na moim kanale, chociaż niebawem pojawi się jeszcze jeden filmik, ale spokojnie, ale tamten już będzie ostatni. Jeżeli macie jakieś kremy BB do polecenia, które niekoniecznie muszą mieć duże krycie, to bardzo serdecznie piszcie w komentarzach, chętnie poczytam, chętnie się zainteresuję. A może jeszcze zanim kupię małpę, to przetestuję coś z waszego polecenia. W końcu mamy naprawdę ogromny wybór kosmetyków na rynku, więc szukaj igły w stogu siana, dziewczyno, prawda? No, dobra, pod dzisiejszy film. Proszę was o kciuka do góry. Mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli tak, bo w sumie to jest debiut, to nie zapomnijcie o tym kciuku. Będzie mi bardzo miło, naprawdę. Aż się rumienię. Dziękuję, do zobaczenia, cześć!